Siema, nie sądziłem, że kiedykolwiek wypowiem to zdanie w życiu. Ale za dużo gwinta! To właśnie niestety tak bym określił grę Wojna Krwi Wiedźmińskie Opowieści. Prędzej Wojna Moich Szarych Komórek z Grom. Bo nie pamiętam, bym kiedykolwiek się tak namyślał jak właśnie przy tej grze. Jeżeli myślałeś, że wiesz co to migrena, a nie grałeś jeszcze w tą grę, to nie wiesz co to migrena. Przy tej grze czułem się jak pieprzony Magnus Carlsen, licząc te wszystkie punkty w głowie. Połowa Magnusa Carlsena, bo nie oszukujmy się, chłopie, z jakimś geniuszem. Chociaż nie chwaląc się, kiedyś miałem w Hearthstone'ie chyba trzecią rangę. Zabrakło mi 3 rangi do legendy, czyli największej rangi. A rang jest tam chyba 20, o ile się nie mylę. Myślę, że przy odrobinie poświęcenia świat e-sportu byłby mój. Teraz dopiero sobie to uświadomiłem, że brzmi to jak opowieści starego. Co on by to w życiu nie zrobił, gdyby nie nerw. Spotkał twoją matkę, a potem drugi nerw. Ty się urodziłeś. Dobra, ale miałem pogadać o Wojnie Krwi Wiedźmińskiej Opowieści, a gadam o starych. Ostatnio miałem okazję ograć to dzieło i mówię dzieło, bo zdecydowanie jest to gra dziwna. Ciężko to nawet nazwać grą, tak szczerze. Widziałem gry mobilne, które są bardziej rozwinięte i oferują więcej treści pod względem mechaniki. Jest to bardziej pewnego rodzaju opowiadanie i opowieść interaktywna. Ale z jakiegoś powodu przerywana raz na jakiś czas durnymi zagadkami, które bez pomocy internetu będziesz robić 3 godziny. A to nie jest tak, że ta zagadka do wykonania jest jedna czy dwie. Nie. Jeżeli chcemy przejść grę na 100% i posłuchać wszystkich historii, to tych zagadek musimy wykonać ze 100, czy może i nawet więcej. Stoisz wtedy przed trudnym wyborem, albo przechodzić grę 400 godzin, albo jak totalny troglodyta na telefonie puścić sobie, jak ktoś wykonał tą zagadkę i zrobić ją dokładnie w ten sam sposób. I zdaję sobie sprawę, że jest grupa osób, której się to podoba i która czerpie przyjemność z 9 godzin przesuwania kart w dół i do góry, ale ja nie należę do tej grupy. I większość ludzi zapewne też nie. A zatem jeżeli chcemy przejść tą grę na 100%, gra ta zamienia się w symulator kopiowania czyichś ruchów. A jeżeli nie będzie nam się chciało przemieszczać kart tak jak przemieszczałem te karty inni, to nigdy nie usłyszysz dużej części naprawdę ciekawych historii, bo w tej grze to, co bez dwóch zdań jest świetne, to właśnie historia. Historia, która opowiada o świetnej przywódczyni, silnej, niezależnej Mewie, której to kraj został brutalnie i niespodziewanie napadnięty przez Nilfgaard, tym samym wywołując już drugą wojnę z czarnymi. To historia o stracie, trudzie, zdradzie i losie. Historia o życiu. O tym, co by było, gdyby człowiek nigdy się nie poddał, gdyby stracił wszystko i odmówił takiego losu, próbując odbudować wszystko od nowa. I brzmi to jak totalny banał, ale ma to odzwierciedlenie w życiu. Historia o ogniu w sercu, jakiego nie miał nikt i o tym, jak ten ogień wykorzystać. I choćby dlatego ta gra jest warta zagrania. Dlatego, że w życiu faktycznie można wygrać wszystko, tylko dlatego, że chciało się czegoś bardziej niż ktokolwiek inny. Historie tej gry mają rzeczywiście realne przełożenie na życie. I wielokrotnie daną sytuację w grze mogłem z odbiciem lustrzanym przełożyć na własne życie. A głupia gra pomogła mi czasem ułożyć jakieś wspomnienia i wydarzenia na nowo w mojej głowie. Spojrzeć na wszystko z delikatnie innej perspektywy. Może takiej, której do tej pory nie miałem. W fabule uświadczymy naprawdę sporo zaskakujących wydarzeń i to naprawdę zaskakujących. Nie będę wam spoilerował, ale zapewne naprawdę się zdziwicie, jeżeli stwierdzicie, że chcecie pograć w tą grę. A może i nie, bo w zależności od podjętych decyzji, jakaś postać do nas może dołączyć lub nie dołączyć i te wszystkie historie mogą się potoczyć zupełnie inaczej. Pod względem fabuły jest to jedna z najlepszych gier, w jakie grałem. Gdyby nie sama gra, bo ta jest zajebiście nudna. Spokojnie, o mechanice dużo gadać nie będziemy i o tym, co w tej grze można robić, bo w sumie nie można nic. Cała gra polega na klikaniu jednego przycisku i poruszaniu się po mapie, co nudzi się praktycznie po kilkunastu minutach. A kiedy już dojdziemy do jakiegoś wydarzenia, to gra rzuca nam partyjkę gwinta na ryj. I to właśnie w takim formacie odbywają się bitwy naszej królowej Mewy. A może nie pogardzisz partyjką gwinta? Jak najbardziej, partyjka gwinta, kto by nie chciał? A może nie pogardzisz partyjką gwinta? No pewnie, czemu nie? Partyjką gwinta? No, możemy zagrać. Gwinta? No znowu? Gwinta? Mać, no jeszcze raz w tego gwinta? A może nie pogardzisz partyjką gwinta? Kocham gwinta. Naprawdę kocham gwinta. Ale gwint dla przeciętnego gracza jest fajny, ponieważ jest dodatkiem do gry Wiedźmin 3. A nie całą grą. W momencie, kiedy wstaję i gram w gwinta 16 godzin, po czym idę spać, śnię o gwincie, a potem wstaję i gram w gwinta, zaczyna się to robić uciążliwe. Do tego stopnia, że już na samo... Zagramy w gwinta? Reaguję paniką. Może partyjkę? Warcaby, wnusiu. Moje relacje z dziadkiem, odkąd przeszedłem tą grę, znacznie się pogorszyły. Serio, gwint to nie jest gra do grania na pełną skalę.
I nie mówię, że nie ma ludzi lubiących tą grę, bo przecież masz teamy, masz turnieje, a nawet i całe kanały na YouTube poświęcone właśnie tej tematyce, tylko że jednak karcianki to jest procent gier i nie jest to ze względu na to, że firmy stwierdzają, że nie będą promować myślenia. Tylko dlatego, że większość ludzi zwyczajnie nie przepada za takimi grami. Większość ludzi to po prostu totalne półmózgi, próbujące przy grach oddać swoje ostatnie szare komórki konsoli czy innemu urządzeniu, po całym dniu pracy czy szkoły. I jest to totalnie zrozumiałe i totalnie przeze mnie akceptowalne. Zresztą sam należę właśnie do tych ludzi. Zdarza mi się przeczytać książkę, ale robię to ze względu na to, że lubię się czegoś uczyć, a nie ze względu na to, że świetnie się bawię przewracając tą pieprzoną kartkę ze 120 razy w ciągu 5 godzin i patrząc się w ten sam punkt. W Wojnie Krwi oprócz słuchania świetnie napisanych dialogów, w świetnej fabule i grania praktycznie w nieskończonego gwinta, możemy też zbierać surowce w postaci ludzi, złota i drewna. Co jest kompletnie bez sensu. Za złoto, drewno i ludzi ulepszać będziemy mogli jakieś namioty, z których to po wybudowaniu dostaniemy różne karty lub bonusy, czego na najłatwiejszym poziomie zupełnie nie musisz robić. Właściwie to nawet nie musisz wchodzić w tą zakładkę, a na najcięższym z kolei będziesz biegać, robić wycinkę drzew w lesie spocony chwilę przed walką z potężnym Nilfgaardem. Przecież to nie ma sensu. Zasób ludzki to nie jest tak, że po przegranej bitwie on maleje i jeżeli się skończy, to na przykład przegrywamy, czy coś w tym stylu. Nie! Nieważne, że przegrałeś 40 bitew z rzędu. Ludzi masz tyle samo. Ja nie wiem, w trakcie tych bitew to oni grają w Macao? Nie ma to dla mnie zupełnie sensu, ale rozumiem, że gra musi spełniać choćby minimalne wymagania, by być nazywana grą. Więc akurat oni wymyślili sobie o taki system. A całe te partyjki gwinta i dziesiątki rozmów z postaciami odbywają się na naprawdę przepięknej mapie. I to zdecydowanie muszę przyznać tej grze. Gra ta jest po prostu przepiękna. Pod względem graficznym Wojna Krwi Wiedźmińskie Opowieści się zdecydowanie wyróżnia. I to zdecydowanie wyróżnia się na dobre. Nie wiem co jest w tej grafice, ale jest ona zdecydowanie dla mojego oka przyjemna. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jest to jedna z ładniejszych gier, w jakie miałem okazję zagrać, a trochę w gry gram. Grafiką zajmowali się dokładnie ci sami ludzie, którzy do Wiedźmina 3 stworzyli te absolutnie przepiękne przerywniki. Gra Thronebreaker zdecydowanie nie jest dla wszystkich. Nie jest ona dla ludzi, którzy mają mniej niż 55 lat, bo nie widzę innego sposobu, by ktoś młodszy mógł przejść tą grę. A tak poważnie, to gra Thronebreaker nie jest zdecydowanie dla wszystkich. Nie jest ona dla ludzi, którzy szybko się nudzą, a ich codzienną rozrywką jest scrollowanie TikToka godzinami. Ale dla samej historii, ta gra naprawdę jest warta zagrania. Jeżeli jeszcze w nią nie graliście, to naprawdę polecam. Tylko uważajcie, bo całkiem możliwe, że na gwintę już nigdy nie spojrzycie tak samo.